22. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającą przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Projekt uchwały przedstawi pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Powyższa uchwała wynika z... Przepraszam, tylko okulary wejmę. Wynika z tego, iż minęła kadencja poprzedniej Rady Muzeum, a też w międzyczasie zmieniła się ustawa o muzeach, która zwiększyła skład Rady Muzeum o przedstawicieli dwóch podmiotów. I zgodnie z nowym brzmieniem tego zapisu ustawowego do składu Rady Muzeum na następne 4 lata, czyli na kadencję 2022-2026 powołuje się następujących przedstawicieli. Panią Monikę Ciesielską, sekretarz miasta Koła, jako przedstawiciela gminy miejskiej Koło, organizatora muzeum. Panią Elżbietę Barszcz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, jako przedstawicielkę samorządu województwa wielkopolskiego. Pana Roberta Kropidowskiego, starostę kolskiego, jako przedstawiciela powiatu kolskiego. Pana Roberta Andrę, honorowego obywatela miasta Koła, założyciela i wieloletniego prezesa firmy Andrea Brassi w Articles, też wieloletniego przewodniczącego Rady Muzeum jako i też członka Związku Polskich Artystów Fotografików jako przedstawiciela stowarzyszeń twórczych. Pana Andrzeja Białeckiego, dyrektora do spraw wiceprezesa do spraw ekonomicznych Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna w Kole jako przedstawiciela instytucji wspierających muzeum. Pana Piotra Śniegockiego, znanego kolekcjonera, pasjonata polskiego fajansu, jako przedstawiciela dyrektora muzeum. I pana Andrzeja Cichego, też wieloletniego członka Rady Muzeum, jako przedstawiciela poprzedniej Rady Muzeum. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Poproszę o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pan przewodniczący Robert Cesarz, bardzo proszę. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym, po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały, wyraziła opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 17 radnych, 17 osób za. Uchwała została podjęta i nosi numer 54 na 537 na 2022. Dziękuję panie dyrektorze.